Witam Państwa serdecznie, jeśli Państwo pozwolicie, ponieważ przygotowaliśmy krótki film, to od niego byśmy zaczęli. To był rok ciężkiej pracy, ale też widocznych efektów, które dają satysfakcję. To był rok realizacji misji, której celem jest budowanie i rozwijanie zielonej metropolii, której zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Rok budowania nowoczesnej gospodarki, atrakcyjnych miejsc pracy, ale także sieci dróg i sprawnej komunikacji miejskiej. Budowy miasta, które słucha i wspiera wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, pochodzenie czy status społeczny. Dla świadomego swojego historycznego, ale też i dumnego ze współczesnych osiągnięć. Obecna kadencja to kolejny etap rozwoju. Lista zaplanowanych inwestycji jest długa, więc niektóre musi być w czasie. Kolejne lata będą bowiem trudne. Z powodu politycznej rządu miasto traci część swoich dochodów, a wzrost cen powoduje wzrost kosztów funkcjonowania miasta. Jako prezydent zapewniam Państwa, że zrobię wszystko, by Lublin pozostał na ścieżce rozwoju. Byśmy wspólnie mogli budować miasto, którego jesteśmy i będziemy. Wspólnie tutaj z radnymi przez ten rok konsekwentnie realizowaliśmy ten program, który przyjęliśmy w ubiegłym roku, ale też i przygotowując się do tych zadań, które przed nami. I tu chciałbym wszystkim serdecznie podziękować, od radnych zaczynając, ale również tu pani skarbnik, która czuwa nad sfinansowaniem całego tego programu, a wszystkim przede wszystkim zaangażowanym w realizację w szczególności projektów inwestycyjnych. W kampanii wyborczej zaproponowaliśmy sobie te kilka obszarów działań, od metropolii Lublin rozpoczynając, przez obszar zadań związanych z tym celem, jakim jest miasto dla wszystkich mieszkańców, praca i nowoczesna gospodarka i zielone, ekologiczne miasto. I w tych wszystkich obszarach chcemy Państwu przedstawić, jest to w materiałach, te kluczowe inwestycje i działania, które są za nami, czyli realizowane były w tym roku. Po pierwsze, jeśli chodzi o dworzec, o metropolię Lublin, zacznijmy od dworca metropolitalnego. Powinniśmy niedługo podpisać umowę o dofinansowanie. Ta dokumentacja została przygotowana z długim oczekiwaniem na decyzję środowiskową, ale jest to już za nami. I w związku z powyższym, po tej decyzji z RIT, wniosek o dofinansowanie i procedura na wybór wykonawców przed nami. Rozbudowa portu lotniczego, warto o tym wspomnieć, bo jesteśmy przygotowani już do obsługi tak naprawdę w ciągu roku do 2 milionów pasażerów. Zakończenie tego terminala, który wspólnie z zarządem województwa tak naprawdę sfinansowaliśmy, bo jesteśmy gwarantami tego kredytu, który port lotniczy zaciągnął, powoduje, że tutaj bariery rozwoju tej infrastrukturalnej nie będzie. To, co w trakcie kampanii pojawiło się mocno, a dzisiaj też budzi wielkie emocje, stadion żużlowy. Chciałbym Państwu powiedzieć, że niedługo zaprezentujemy taką kolejną konkretyzację tej koncepcji, ale stadionu w takim wymiarze, jaki Państwu już przedstawialiśmy, czyli stadion kryty z tymi funkcjami, które wkomponowane są wymagania ekstra ligi żużlowej, ale także stadion, który miałby charakter wielofunkcyjny, czyli poza sportem żużlowym pozwalałby na odbywanie tam koncertów, również innych imprez sportowych. Rewitalizacja Parku Ludowego. Przy tym jednym problemie, który już rozwiązaliśmy na wczorajszej sesji, gdzie trzeba zrobić drenaż po w realizacji prac budowlanych przez wykonawcę, okazało się, że ten drenaż zrobiony wcześniej, ponad 20 lat temu bodajże, jest całkowicie zniszczony i musimy go odbudować, ale to nie zmieni nam terminu oddania Parku Ludowego. Bardzo duże nadzieje w Parku Ludowym pokładamy, bo tak jak Ogród Saski wcześniej, a Park Zawilcowy w wschodniej części Lublina, to Park Ludowy będzie trochę takim
takimi zielonymi płucami dla naszych mieszkańców, tu zwłaszcza Śródmieścia, ale ze względu na atrakcyjność tego programu funkcjonalno-użytkowego zakładamy, że będzie to często uczęszczany park dla rodzin z dziećmi. Warto wspomnieć o tych inwestycjach kluczowych, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. Te najważniejsze zadania już meldowaliśmy mieszkańcom Lublina za Państwa pośrednictwem za nami. Czyli z jednej strony rondo lubelskiego Lipca, budowa skrzyżowania Diamentowej, rozbudowa Abramowickiej, Choiny i tak dalej. Mnóstwo inwestycji w dzielnicach. Znaczy, chciałem tylko przypomnieć, że zrealizowaliśmy przebudowę Balladyny, Firlejowskiej, Halickiego, Kaskadową, Kasztanową, Boja Żeleńskiego, przebudowa Kalinowszczyzny. Chciałbym również podziękować za skierowaną do nas petycję o szybszym oddaniu Kalinowszczyzny. To będzie miało miejsce. Już wczoraj poleciłem panu dyrektorowi, by przystosował tą ulicę wcześniej do ruchu, a część prac będzie wykonywana tak jak przy rondzie przy Gali w dłuższym czasie, bo ten termin jeszcze realizacji inwestycji trwa. Pana Tadeusza, Chabrowa, Rozmarynowa to są te nasze zobowiązania wobec mieszkańców, które zrealizowaliśmy. Jeśli chodzi o komunikację miejską, najważniejsza informacja to jest to, że podpisaliśmy umowę i te 35 nowych pojazdów z napędem elektrycznym, rozstrzygnięcie jest ze wskazaniem firmy Solaris, będziemy kupowali. Mamy już dzisiaj wskaźnik powyżej 25% udziału autobusów zeroemisyjnych we flocie pojazdów i pod tym względem jesteśmy liderem, jednym z liderów w Polsce, a właściwie liderem, bo chyba nikt takiego odsetka w tych samochodów zeroemisyjnych we flocie nie ma. Projekty transportowe to przede wszystkim te węzły przesiadkowe i zespoły przystanków, to również ta inwestycja Park and Ride, która będzie teraz powielana, mówię o Choinach, a będzie powielana w trzech innych obszarach miasta. I wreszcie to, co procedujemy, system biletu elektronicznego. Tutaj to opóźnienie wynika z tego, że oferenci odwołują się do KIO i zobaczymy, jak długo potrwa to postępowanie. Ale z naszego punktu widzenia procedura, można powiedzieć, dobiegła końca, bo wyłoniliśmy firmę i teraz już po stronie KIO jest rozstrzygnięcie, czy będzie to z tą firmą, czy też inaczej. Stacje ładowania. Tutaj jesteśmy w trakcie tych inwestycji. Część już jest za nami. Część tych inwestycji będzie realizowanych przez naszych partnerów, tu w szczególności Polską Grupę Energetyczną. Mamy zainteresowanie również ze strony innych realizacją takiego projektu. Zielone ekologiczne miasto to z jednej strony zieleni w dzielnicach i tutaj pani dyrektor Hanna Pawlikowska, która z nami jest, wspólnie z radami dzielnic realizuje te projekty. Zainteresowanie jest duże, to wyraźnie widać po naszym projekcie zielonego budżetu. Ale te łąki kwietne, ogrody kieszonkowe, nasadzenia i rewitalizacja tam, gdzie ona jest potrzebna, w tym partnerstwie z partnerami społecznymi i radami dzielnic obejmuje coraz większy obszar miasta. Te tereny zielone to rozbudowa Parku Jana Pawła II, rewitalizacja wspomnianego Parku Ludowego, ale również i koncepcja Parku Nadrzecznego, przejęcie w celu urządzenia Parku Naturalistycznego 75 hektarów na Górkach Czechowskich, to jest koncepcja zagospodarowania zielenią skwerów przy Firlejowskiej, Radzyńskiej, Misjonarskiej, również projekt zagospodarowania błoni pod zamkiem, który powinien być niedługo podstawą do postępowania przetargowego, ale to również działania związane czy wkomponowujące się w tę walkę ze smogiem. I tutaj ten milion, który przeznaczamy corocznie na wymianę pieców, również będzie to i w przyszłym roku, jeszcze nie został do końca wykorzystany, ale w tym roku podpisano 141 umów na kwotę blisko miliona złotych, jeśli chodzi o wymianę pieców. Zwracam na to uwagę również w kontekście kampanii edukacyjnej, którą rozpoczęliśmy, o tym też informowaliśmy oddzielnie, bo ona chyba jest tutaj jednym z ważniejszych obszarów naszego wspólnego działania, żeby zdynamizować chociażby ten proces inwestycyjny wśród naszych mieszkańców, mówię o wymianie pieców, ale również i zachowań czy też
funkcjonowania gospodarstw domowych, mówimy tutaj o spalaniu rzeczy niedozwolonych, które się jeszcze zdarzają. Podkreślam jeszcze raz, bez spójnej polityki, konsekwentnej polityki rządu w tym zakresie nie będziemy skuteczni. Warto przypomnieć, że 2 lata jeszcze można spalać najgorsze paliwa węglowe, ponieważ rząd przedłużył ten okres i w związku z tym niestety to źródło zanieczyszczeń stale jest obecne w przestrzeni naszego miasta. Jeśli chodzi o pracę, nowoczesną gospodarkę, nowi inwestorzy, zarówno w sferze produkcji, jak i w sferze nowoczesnych usług biznesowych, 3 nowych inwestorów w sektorze produkcyjnym. To jest przemysł motoryzacyjny, Bork Automotive, Targ i Data Modul. 10 nowych inwestorów w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Wszyscy oni zadeklarowali utworzenie ponad 700 nowych miejsc pracy. To, co jest naszą specjalnością dzisiaj, to to, że mamy partnerów, którzy budują, 3 firmy, które budują nowoczesną powierzchnię produkcyjno-magazynową. Firma Panatoni realizuje nową koncepcję dużego parku produkcyjno-magazynowego. Również jeszcze jedna firma rozpoczyna przygotowania do takiej inwestycji, co oznacza, że my jesteśmy w stanie zapewnić każdemu inwestorowi zarówno powierzchnię biurową, jak i powierzchnię produkcyjno-magazynową. To się dzieje praktycznie na bieżąco i chciałem zwrócić uwagę, że jesteśmy z tego punktu widzenia postrzegani jako niezwykle atrakcyjne miasto do lokowania inwestycji, ponieważ uzgadniamy, można powiedzieć, taką pewną spójność działań miasta i inwestora w zakresie uruchamiania produkcji. Rozwój specjalnej strefy ekonomicznej, 4 nowe firmy, które rozpoczynają tam działalność, natomiast to, co jest ważne, te firmy, które się pojawiły już wcześniej, zrealizowały bądź kończą realizację swoich inwestycji. Z punktu widzenia dostępności powierzchni biurowej, dostępności terenów inwestycyjnych jesteśmy w czołówce miast, w rankingach, które wykonują dla inwestorów wyspecjalizowane firmy. Jeśli chodzi o wspieranie przedsiębiorczości, do którego to celu przykładamy dużą wagę, to jest kwestia i rozbudowy systemu startupowego, i promocja zatrudnienia w oparciu o środki Urzędu Pracy, ale również miejski system stypendialny, który adresowany jest do studentów i uczniów, ale przede wszystkim, i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, modernizacja tego systemu kształcenia w szkolnictwie zawodowym i w szkołach technicznych z punktu widzenia oczekiwań rynku pracy. Wczoraj miałem okazję również o tym mówić, że podpisaliśmy porozumienie, na mocy którego młodzież będzie odbywała staże w wybranych firmach. Tych kilkanaście firm, które przyjmą młodych ludzi, to są jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Lublinie. Miasto wszystkich mieszkańców to oczywiście pod tym hasłem kryją się między innymi inwestycje w infrastrukturę społeczną. I tutaj po wielu problemach związanych z podpisaniem umowy o finansowanie rozpoczęła się już budowa blisko 100 mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ale zwłaszcza czeka nas potężna dawka inwestycji oświatowych. To jest szkoła przy Byrelowej, która jest w toku. To jest rozbudowywana w przyszłym roku szkoła przy Sławinkowskiej na Felinie, ale również w kompleksowy remont Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Feterów, w który wchodzimy. To są również boiska sportowe, a także nowa koncepcja budowy żłobka i przedszkola i szkoły podstawowej przy Majerankowej. Wsparcie dla rodzin to są działania naszej jednostki organizacyjnej, MOPR-u, ale również i wspólny projekt miasta Lublina i Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ale również nowe miejsca w placówkach wsparcia, miejsca opieki w żłobkach, nasza polityka dofinansowywania prywatnych, niepublicznych żłobków przynosi również efekty. Podajemy tutaj Państwu, że powstało blisko 600 nowych miejsc opieki nad dziećmi w 14 niepublicznych żłobkach, a publiczne oczywiście również rozbudowujemy. 68 publicznych i 59 niepublicznych ośrodków, łącznie 2908 miejsc. Dla seniorów w tej polityce mamy zarówno nowe kluby seniora, ale to
co zapowiedzieliśmy i zrealizowaliśmy, i chciałbym mocno to wyeksponować, bezpłatną komunikację miejską dla seniorów. Było to nasze wspólne zobowiązanie, świadomie przyjęliśmy, że będzie to nie tylko wsparcie w wymiarze socjalnym, ale przede wszystkim działanie, które zwiększa mobilność seniorów, zachęcając ich do uczestnictwa w aktywnym życiu kulturalnym, społecznym. Mamy również tutaj pilotażowy program Zespołu Ośrodków Wsparcia. 400 seniorów otrzymało paski z systemem całodobowej opieki. Do jesieni przyszłego roku ten system traktujemy jako pilotaż. Jeśli będzie zainteresowanie, będziemy go kontynuowali. Już dzisiaj wiemy, że były przypadki, w którym opaski uratowały życie, więc namawiamy wszystkich do zwrócenia uwagi na ten projekt. I oczywiście mówimy o karcie seniora ze zniżkami, czyli też takie narzędzie do budowania wsparcia dla seniorów. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, do tego wsparcia tych osób przykładamy dużą wagę. Mamy tutaj pilotażowy program uruchomiony opieki wytchnieniowej. Mamy ośrodek całodobowego wsparcia aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnością, który chcemy budować. I tu przygotowywani jesteśmy do tego. Kolejne mieszkania wspomagające te osoby. Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego. Mamy tu wyliczone również inne działania, ale zwrócę może jeszcze tylko uwagę na te inwestycje, które realizowaliśmy przy ulicy Kalinowszczyzna. Mówimy o środowiskowym domu samopomocy Kalina, również i w domu pomocy społecznej. Stało się to nieszczęście z DPS-em przy ulicy Głowackiego. Musimy w tej chwili ponad 10 milionów przeznaczyć na odbudowę tego obiektu, ale ta nowa część jest realizowana już z niewielkim opóźnieniem. W wyniku tego pożaru będzie udostępniona. Chciałem zwrócić zatem uwagę, że będziemy mieli po tych wszystkich naszych działaniach taką nowoczesną, dostępną infrastrukturę dla osób, które takiej opieki potrzebują. To, co jest również istotne, wprowadziliśmy bezpłatne miejskie żłobki dla dzieci z niepełnosprawnością. Tak jak zapowiadaliśmy, ten zakres wsparcia osób z niepełnosprawnościami stale rozszerzamy. Działania partycypacyjne to budżet obywatelski, zielony budżet, to również stosowne narzędzia do opracowywania strategii Lublin 2030. Podpisana tutaj umowa, która pozwala te konsultacje z mieszkańcami przeprowadzić co do przyszłej strategii. O szczegółach macie Państwo w tym materiale. Ja chciałbym powiedzieć na zakończenie, dziękując wszystkim, których aktywność, praca składają się na realizację tego programu, że dotrzymujemy słowa i ten program, który przedstawiliśmy w kampanii wyborczej, oczywiście w rozpisaniu na te następne 4 lata, zrealizujemy. Dziękuję bardzo. Jest tu obecna spora grupa radnych, są dyrektorzy i zastępcy, ale też chciałem powiedzieć, że ten komitet jako komitet koalicyjny łączy siły i lewicy, i tego środka bardziej liberalnego w postaci Nowoczesnej i wspólnego Lublina, czyli można powiedzieć centrum sceny politycznej, Platformę. To też pokazuje, że w sprawach ważnych dla naszego miasta można się porozumieć i realizować wspólny program. Ja mam jedno. Panie prezydencie, wspomniał pan o tym, że Kalinowszczyzna, czyli kiedy? Wczoraj po państwa interwencji, czy właśnie pytaniach, przekazałem panu dyrektorowi, by podjął ustalenia o udostępnieniu tej ulicy dla ruchu komunikacji miejskiej i jeśli się uda, to dla ruchu samochodowego, czyli inaczej mówiąc, udostępnić tę ulicę nie w tej formule, tak jak teraz, dowozu mieszkańców do miejsc zamieszkania, tylko już ulicy funkcjonującej. To jest kwestia uzgodnień z wykonawcą, bo on musi przygotować to, więc otrzymam informację od pana dyrektora, to państwu przekażemy. Byliśmy informowani do tej pory, że to będzie przed świętami, prawda?
Taki był zamiar, natomiast po prostu to polecenie dla pana dyrektora wiąże się z tym, że rzeczywiście przy pewno parodniowym jakimś przystosowaniu jeszcze pracami tej ulicy będzie można ją udostępnić, natomiast wykonać całą resztę z zakresu pracy przy tej inwestycji już tam w dłuższym okresie czasu, łącznie z tym, co będzie jeszcze na wiosnę czynione, ale nie jest to już bezwzględnie wymagane, żeby można było dopuścić tę drogę. Panie prezydencie, usłyszeliśmy o tym, co się udało i o tym, co się uda, a co się nie udało. To państwo o tym piszecie, więc ja mogę sobie na to pytanie, pozwolę sobie nie odpowiadać. Natomiast to, co się nie udało, to zapewne w dłuższym tempie dzisiaj musimy rozmawiać o różnych modelach finansowania. To jest kwestia przede wszystkim bardzo trudnej sytuacji finansowej wszystkich samorządów, bo my dzisiaj, to chciałem państwu podkreślić wyraźnie, my dzisiaj nie wiemy, co będzie za 2 lata, za 3, za 4, a wieloletnie prognozy finansowe i wieloletnie programy inwestycyjne wymagają, żebyśmy dzisiaj już przesądzali o pewnych naszych konkretnych działaniach i modelu finansowania. I dzięki temu, że z panią skarbnik podpisaliśmy umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i mamy transzę kredytu z EBI, możemy sobie dzisiaj pozwolić na takie spokojne finansowanie tych zadań, które realizujemy. Rozmawiamy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o sfinansowaniu niektórych zadań. W części bank nam pomógł przy innych projektach, ale musimy dzisiaj założyć, że ten ubytek dochodów, który jest wynikiem programu rządowego czy konkretnych działań legislacyjnych, wywoływać będzie dużo większe problemy w finansowaniu zadań inwestycyjnych i stąd mówimy o liście rezerwowej i o rezygnacji z niektórych inwestycji. To jest chyba główna bariera, czy też główne uwarunkowanie, bo jeszcze nie bariera, ale główne uwarunkowania przyszłych działań związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym i z realizacją strategii. 3 proste pytania. Pierwsze to, jak zmieniła się siatka połączeń komunikacji miejskiej ten rok w stosunku do poprzedniego, na przykład niektórych czas na wozu kilometrów, czy jest więcej tych połączeń, czy mniej? Drugie pytanie to, mówił pan o budżecie obywatelskim. Moje pytanie, co się stanie z projektami w budżecie obywatelskim, które miały być realizowane w 2019, które już przecież nie zostały zrealizowane i nie ma ich w projekcie budżetu na przyszły rok? Czy one będą za 2 lata realizowane, czy w ogóle miasto odstępuje od realizacji tych projektów? I trzecie, to po pierwszym roku kadencji, tego pan miał ocenić, jak pan się współpracuje z opozycją, lepiej, gorzej, czy tak samo jak w poprzedniej kadencji? Znaczy, to trzecie, to mógł pan obserwować wczoraj na sesji. W konkretnych przypadkach dyskusja, jeśli ma charakter merytoryczny, to współpraca jest możliwa. Wczoraj przyjęliśmy szereg uwag odnośnie niektórych uchwał, uznając, że ta dyskusja jest potrzebna również w wymiarze dłuższym, więc o tym układzie transportowym zadeklarowaliśmy, że wspólnie będziemy dyskutowali. My się nie zamykamy na nikogo, podobnie jak i z partnerami społecznymi dyskutujemy o sprawach, w których mamy odmienne zdanie po to, żeby znaleźć ostatecznie dobre rozwiązanie dla wszystkich mieszkańców. Jeśli chodzi o linie komunikacyjne, czy o to pierwsze pytanie, podsumujemy na koniec roku wyeliminowanie wypowiedziana umowa przez firmę Warbus spowodowała spory ubytek taborów. W części on został nadrobiony w tym krótkim okresie czasu zakupem ponad 20 pojazdów przez MPK. Zapewne jeszcze będziemy musieli je dokupić, zanim dostaniemy te nowoczesne Solarisy, bo ta procedura powoduje, że mamy rozpisane dostawy samochodów, autobusów w dłuższej perspektywie czasu i żeby odbudować tą siatkę połączeń, to musimy mieć czym mieszkańców wozić, więc tutaj ta bariera jest. Nie potrafię w sensie szczegółowym na to pytanie odpowiedzieć, w jakiej części Warbus jest już zastąpiony, a w jakiej jeszcze są ubytki. I pytanie, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Proszę państwa, przy budżecie obywatelskim wychodzą niekiedy te problemy, o których mówiliśmy wcześniej, a które jak gdyby nie są do końca brane pod uwagę na etapie zgłaszania wniosków. Jeśli jest zgłaszany wniosek jako wniosek mały, a potem wychodzi, że kosztorys to wniosek niestety dwa, trzy razy droższy,
to pojawia się problem z jego realizacją, bo w budżecie tych środków nie ma, trzeba je przesunąć. W niektórych przypadkach przesuwaliśmy, w niektórych musieliśmy z tego zadania zrezygnować, odkładając go na później. Kolejny problem to nieuregulowane stany prawne. Zwracaliśmy na to uwagę, że na etapie zgłaszania wniosków musimy mieć jednoznaczne stwierdzenie, że możemy inwestować w obszarze tego zadania, które zostało zgłoszone, ale były też takie przypadki, gdzie takich uregulowań nie ma. My chcemy, naszą intencją jest realizowanie wszystkich tych wniosków, które w budżecie się znalazły i teraz trzeba zejść na pewien poziom szczegółowości i zobaczyć, które z nich są realizowalne z punktu widzenia stanu formalno-prawnego, a w innym przypadku, jeśli mamy realizować trzykrotnie droższy wniosek, czy on się mieści w pewnej priorytetyzacji również z punktu widzenia mieszkańców, bo też oczekiwania, o czym mówiłem wczoraj, są takie, że do roku przyszłego mieszkańcy zgłosili prawie 700 milionów nakładów remontowych i inwestycyjnych, które oczekują od budżetu, w którym będzie ponad 400 milionów tylko tych wydatków i w dużej mierze wydatki ciągnione te inwestycyjne z funduszami europejskimi. Więc musimy to rozpisywać w czasie i tak będziemy robili.